Siemanko, witam na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj taki trochę film luźniejszy, ponieważ jedziemy sobie z Macią i córką Zuzią na wycieczkę w sumie z jednego urlopu na drugi urlop, czyli z Podkielc do Warszawy. I postanowiłem, że nagram taki film właśnie z podróży i wycieczki do Warszawy. Zobaczymy, co tam będzie. Na razie jesteśmy w trasie. Zostało nam 1,5 godziny do Warszawki. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapek w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie. Siemanko, jesteśmy już w Warszawce, w McDonaldzie. Jemy śniadanko. Za chwilkę idziemy do Centrum Nauki Kopernik. Także widzimy się pewnie już w centrum. No co, wyruszamy dalej z Zuzią. Nie mogę pokazać Zuzi, bo aktualnie tankowanie trwa. No, ale bryka stoi jej. I tyle. Smacznego. Dobra, jesteśmy koło Centrum Kopernika. Madzia idzie z plecaczkiem, z Dzidzią. Dzidzia próbuje zasnąć. Dobra, zaraz będziemy w środeczku. Biuro, pomacham do biura. Pomacha Madzia? No. Krwawie na plecach. Słuchajcie, widzowie, kiedyś jak byłem mały, przyjechałem na wycieczkę tutaj, to miałem tutaj kiedyś lekcję w tym pomieszczeniu, a dzisiaj jestem duży i mam własne dziecko i może ona kiedyś będzie na wycieczce i będzie miała lekcję w laboratorium. Dobra, widzowie, robimy to. Ty, ale działa. To dla mądrzejszych ludzi. Dobra, widzowie, sprawdzimy giętkość. Jest 3 cm. Iluzji. 26? Co na luzie? 36 mój rekord. O kurczę! Ale jestem wyższy, to się nie liczy. 45. O kurczę! 51. Uwaga, czy będzie rekord? O, jest! Ty prawie na maksa! Ty prawie na maksa, Madzia! Dasz radę jeszcze? 55, uwaga! Nie! Nie, nie dam rady. Dobra, 54. 55 miałaś rekord. Widzowie, całkiem normalna twarz, prawda? No, fajnie było. Uwaga, widzowie, kolejny eksperyment. Patrzymy się wspólnie. Zwariowałem. Ale śmieszne, ty. Nie, wystarczy. Widzowie, sprawdźmy, czy pamiętacie taki sprzęt.
Jak to się nazywał? Frania? Frania. Są kolory, których nie ma. Nie wiem, co w aparacie jak to wygląda. Widzisz? Zobacz, chyba teraz czarny. Uwaga, Madzia właśnie rozwala sprzęt. Dasz radę? Się boisz, co leje. Ty, nie przekręć tego. O kurczę. Że się odwraca samo, chyba o to chodzi. A nie, tu masz napisane okrąg, elipsę. Tu chodzi o kształt tego. Tak, trójkąt. Taki mamy rowerek, Madzia. Zobacz rowerek. Uwaga. Aha. Zepsułem rowerek. Idź tu naokoło. Dobra, mamy coś takiego. Oho. Krzesło. Tadam, uwaga. Kolejne. Krzesło. Madzia spróbuje złapać ciepło, uwaga. Spróbuj złapać ciepło. Ale jak? No ręką musisz. Góra, dół, ręką. No dawaj. Góra, dół, spróbuj złapać ciepło. Nie, no bez przesady. No spróbuj tu gdzieś. Czujesz? Niżej, weź trochę niżej, trochę wyżej, aż ciepło poczujesz. A czujesz? No. Fajnie, nie? Czuć ciepło. Ciekawe. Uwaga, teraz będą czary mary. Podobno zniknę. Wchodzę z aparatem. O! Zniknąłem normalnie na maksa. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy z centrum i powiem tak, no takie mocne 7 na 10. Jak byłem młodszy, to było zdecydowanie ciekawiej, no ale wiadomo. Ciekawie było również zobaczyć teraz. Madzia, oceniasz na od 1 do 10? 5. 5 na 10, także taką mam ocenę. Tu mamy stadion, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj na niego się wybierzemy. Także oglądajcie dalej, zobaczymy, gdzie tym razem będziemy. No i jesteśmy w domu. Niestety, ale wydarzyła się przykra sprawa. Zajechaliśmy z Madzią i Zuzią na parking pod Złote Tarasy i okazało się, że samochód się zagotował. Wyparował mi płyn od chłodnicy, wylał się na parking i to było tyle z wizyty w Warszawie. Jako iż mieliśmy tam być tylko jeden dzień, mieliśmy zwiedzić jeszcze stadion i no i przejść tam na spacer Pałac Kultury i tak dalej. Stare miasto, fajnie byłoby zobaczyć. Niestety nic nie zobaczyliśmy, tylko to centrum i Złote Tarasy. I to było wszystko. Zresztą teraz widzicie zdjęcia. Przyjechał mechanik takim malutkim samochodem elektrycznym. Mechanik mobilny, także fajnie udało się na szczęście załatwić to. Samochód naprawiliśmy, okazało się, że padł wentylator od chłodnicy. No i wiadomo, samochód się zagotował. Przyjechał, naprawił wentylator, bezpiecznik jakiś nowy wsadził. Skasował mnie 400 za to. Także jeżeli chcielibyście wspomóc naprawę Audicy, to pod filmikiem jest taki ładny przycisk wesprzyj. Będzie mi naprawdę bardzo miło, Audi będzie naprawione. Śmieję się oczywiście. No, naprawiliśmy chłodnicę, była już 21, wyszliśmy tylko zrobić sobie zdjęcie, które również widzicie na ekranie przed Pałacem Kultury. Pojechaliśmy do hotelu, przespaliśmy noc i pojechaliśmy do domu. No i właśnie jestem w domu, montuję tą relację i tyle z wycieczki. Zostawiajcie łapki w górę, zostawcie również suba, wspierajcie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!